się dzisiaj pobawić. Chciałabym poprosić o wyrozumiałość, ponieważ dzieci, które będą przedstawiały bajkę pod tytułem Królewna Śnieżka, miały praktycznie tylko jeden dzień na przygotowanie, bo półkolonie, które prowadzimy w szkole, trwają cały tydzień, ale w tym we wtorek i w czwartek byliśmy na wycieczkach. Także prosimy, żebyście Państwo z nami się bawili. Prosimy również o wyrozumiałość, ponieważ będziemy im trochę podpowiadać. Możemy? No możemy zaczynać, tak? To zapraszamy. Oh, with my heart.
na świecie? Nie powiem. Lustereczko, powiedz przecie, chyba że już nie chcesz być na tym świecie. Ojej, ale nudzisz, mam już z tego dość. Znałabyś mnie choć raz, klinet. To bym ci powiedziała, a tak na sucho. Lustereczko, chyba chcesz skończyć jak twój poprzedni. Do dziś nie może się odbierać. Piękna jesteś niczym gwiazdy na niebie. Cały świat mówię o tobie. Blaskiem przyćmiewasz inne kobiety. Lecz niestety, nie gniewaj się, królowo miła, ale Śnieżka cię przebiła. Co? Strasznie! Nie chcę go więcej słuchać! Przerobi cię na witraży! Niech żyje Śnieżka! Niech żyje Śnieżka! Przepraszam najmocniej, szukam czegoś. Czego? Nie proszę do tego. Królewny, z którą mógłbym się ożenić. Potrzebna mi jest oceans. Bardzo, bardzo potrzebna. Nie ma. Aha, a może jakaś żona się znajdzie do pocałowania? Nie ma. Chodźcie na stronę. Thank you.
od początku jakaś podejrzana była. Skoro tak bardzo ci się mnie podobała, zaprowadzisz ją do lasu i... Ale królowo, ja taki sobie ci krajowy jestem. Witał, tu ci z babcią prawie, że... To znaczy... Witał prawie babcią, tu iść dobrze, ale tak śmieszne. Oj, słabiutki, biedniutki. Na calineczki to mi nie wyglądasz. A mokrą robotę masz w kontrakcie. Wykonać! Naprawdę, naprawdę! Cóż było mówić? Gajowy ani pisma. Sięgnął po sztylet i czapkę napisał. Z ciężkim sercem ruszył na ramienie, dziurą w bucie i sztyletem w ręce ruszył na spotkanie Śnieżki. Witaj, Śnieżko! O, ależ mnie przestraszył! Nie na żarty! Ale co, cieszę się, że cię widzę, ale coś ty taki skwaszony. Lewą nóżką się stało? Co? Zabrakło twoich ulubionych płatków na śniadanie? Już, poruszać się trzeba na świeżym powietrzu. Poćwiczyć. Gimnastykuj się codziennie, bo to zdrowo i przyjemnie. Ci przysiady i podskoki. Będziesz skakał po obłoki. Ja muszę cię zabić. Gimnastykuj? Co? Tyle lat byliśmy przyjaciółmi, a ty mi teraz takim tekstem wskakujesz? A masz! Uciekła. Sami widzieliście, że uciekła. No i nie ma, nigdzie nie ma. No i co ja teraz sama w lesie zrobię? Co ja biedna zrobię? Chyba nie poradzę sobie. O matko! O, witam, witam, moje kochane dziecko. A co ty robisz sama jedna w wielkim lesie? A, tak sobie chodzę. Chodzę, uprawiam jogging, ćwiczę karate, kickboxing i temat schodów. Aha, no to ja już sobie mówię. No to cześć, pa. Pa, pa. Uff. No nie. No nie. Tak. Na moim wieku.
kocham. Idę po całym pociałunku, chciałam zmieniać się śliczną kolędą. O wielką moc mają twoje pociałunki. Ha, bajka, wszyscy tak potrafią. To poproś kogoś z bajki, żeby ciebie też pociałował. Jego zielona połowa była zdrowa, czerwona zaś naznaczona śmiertelnym jadem. Z tym jadkiem przebrana za Bogu ducha winą staruszkę, przybyła do domu katolików. Może jabłuszko? Nie, dziękuję. Zjadam naprawdę duże śniadanie. Takie nie krasnoludkowe. Ależ proszę. Nie, nie mam ochoty. Dziewczyno, czy ty nie widzisz, że to jest naprawdę bardzo dobre jabłko, niskokaloryczne i pełne minerałów? No zjedz ze mną na spółę. Ja jedną, ty jedną. Dobra. O kurczę, nie, ta połówka mi się trafiła. Ratunku, pomocy, co się pani stało? O ja noga, to jest to macocha. Podnieś. O, już nie szukam, znalazłem w końcu. Co? Rotuchę? Chcesz mi powiedzieć, że wyglądam prawie jak żaba? Pamiętaj, w dzisiejszych czasach chłopie robi wielką różnicę. Ty jesteś zdecydowanie lepszym aktorem. Nie zielona, całkiem ładna, niech się będzie całować. Czy zostaniesz moją żoną? Proszę, błagam! Obsypię cię złotem, będę ci jasny z nieba zbiorą, też mi lepiej prawi, dam ci wszystko, co chcesz. No właściwie. Zmęczyłam się już trochę tą przygodą z macochą. No dobrze, zostanę twoją żoną. Znowu ty z tej ponury bierzesz lekki. Kradniesz moje serce, musisz być księcia. Obok mnie, obok mnie, obok mnie.
piosenki, ale wszyscy grali, więc trzeba było troszkę przerwy na przebranie. Mam nadzieję, że troszeczkę rozweseliliśmy Państwa. Może chcecie jakąś powtórkę, oczy zielone, czy coś, pobawimy się razem, czy już pójdziemy sobie na deskę? Oto zielone. To jeszcze poprosimy dziewczęta, jak macie siłę, przebierzcie się.